Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje o ponownym otwarciu swoich obiektów oraz nowych zasadach korzystania z nich. Zgodnie z oficjalną zapowiedzią, park wodny zostanie otwarty w czwartek 25 czerwca. Obowiązywać będą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa sanitarnego. Aquapark będzie czynny w godzinach 10-18 w czterech 90-minutowych blokach. Po każdym z tych bloków przewidziana jest 30-minutowa przerwa na dezynfekcję. Chciałbym serdecznie zaprosić mieszkańców Puław i nie tylko na otwarcie pływalni letniej parku wodnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach. Otwarcie planujemy na dzień 25 czerwca, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ale oczywiście ta data już jest taką datą, gdzie na pewno będziemy chcieli ruszyć. Planujemy tutaj małe zmiany, także myślę, że tutaj każdy zrozumie sytuację i nie będzie miał nic przeciwko temu, ponieważ okres plażowania niestety na chwilę obecną jest troszkę utrudniony. Na pewno będziemy tutaj apelowali też i do wszystkich użytkowników, żeby zachować rozsądek i też jakiś tam odstęp, trzymać się wytycznych, te, które są w tej chwili wszędzie praktycznie ogłoszone. Będziemy informować, będziemy pokazywać na piktogramach, tak samo będziemy próbowali też reagować na jakieś nieścisłości, żeby też Państwo czuli się bezpiecznie. Także będzie wyglądało to tak, że mniej więcej o 10 jest wejście, wpuszczamy do 200 osób. W tym też będą grupy zorganizowane, także grupy zorganizowane będą wchodziły do 40 osób. Po wcześniejszym uzgodnieniu właśnie z hotelem Olympic pozostałe miejsca są za biletami dla osób indywidualnych, fizycznych. I mówię, wygląda to w ten sposób, że od godziny 10 do 11.30 jest pobyt na obiekcie i będziemy tutaj apelowali, żeby też rozsądnie przemieszczać się w kierunku wyjścia po 90 minutach już skorzystania z obiektu, z parku wodnego. Następnie będzie następowała dezynfekcja całego obiektu, czyli mamy pół godziny na to. I następne wejście jest po tej półgodzinnej dezynfekcji. Także 10, 12, 14, 16 serdecznie zapraszamy. Będziemy tutaj mieli parę zmian takich, także wejście będzie nie tutaj przez parking od strony hotelu, to wejście będzie tutaj bardziej od strony lodowiska przez tą bramę, bo nie chcemy, żeby się zderzali ci wychodzący z wchodzącymi, a wyjście będzie normalnie przez parking, także tutaj też będziemy to wszystko mieli oznakowane i apelujemy też o rozsądek, żeby zachować ten odstęp przy wejściu na pływalnię. Oczywiście wskazane są maseczki i bezwzględnie trzeba się też stosować. Po wejściu na obiekt maseczkę możemy przed zażywaniem kąpieli odłożyć czy w szafce, czy w jakichś podręcznych swoich torebkach. Także zapraszamy tutaj i czekamy na wszystkich chętnych, także zainteresowanie jest duże, mamy dużo telefonów, niemniej jednak to jest z góry chcielibyśmy przeprosić, jeżeli ktoś uważał, że będzie to wcześniej. Czekamy w tej chwili na badania wody, także czekamy dosyć długo, jest w całej Polsce zator. Są to firmy zewnętrzne, to nie jest tutaj lokalna firma, także jesteśmy dobrej myśli i serdecznie zapraszamy. Będzie to w tym momencie coś nowego dla nas, nowe wyzwanie, ale mam nadzieję, że razem wszystkim uda nam się uporać z tym i każdy będzie zadowolony. Potwierdziły się wcześniejsze zapowiedzi o zamknięciu trybuny przy 50-metrowym basenie oraz o braku możliwości korzystania z leżaków i piknikowych stołów z ławkami. Na terenie obiektu będzie również obowiązywał zakaz używania suszarek do włosów, zarówno stacjonarnych, jak i własnych. Oprócz obsługi na terenie aquaparku będzie mogło przybywać jednocześnie nie więcej niż 200 osób. Ponadto MOSiR poinformował o otwarciu wypożyczalni sprzętu pływającego i rowerów już od soboty 20 czerwca. Będzie ona czynna w godzinach 10-19. Szczegółowe informacje o możliwości pożyczenia sprzętu można uzyskać pod numerami telefonów 797-399-260 oraz 510-471-132.